Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Przewodnika dla Duszy. Dzisiaj spotykamy się już w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Wsłuchajmy się najpierw w to Słowo Boże, które Kościół przygotował dla nas, żeby nam ten Wielki Post lepiej się przeżywało. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobną. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: Oto jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Tak się składa, że zawsze w drugą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o przemienieniu. Raz tę Ewangelię zaczerpniętą od świętego Mateusza, w innym roku od Marka, w innym od Łukasza. Ale zawsze w drugą niedzielę czytamy Ewangelię o przemienieniu Pańskim na górze Tabor. I tak na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że ta Ewangelia wcale nie pasuje do tego czasu, który przeżywamy, do czasu pokuty, zamyślenia, nawrócenia. Jednak jest inaczej. Kościół w drugą niedzielę Wielkiego Postu czyta nam Ewangelię o przemienieniu Pańskim, żeby nam przypomnieć, na czym Wielki Post polega. A Wielki Post ma polegać na przemienianiu się. I dlatego ta Ewangelia dzisiaj. Chciałbym dzisiaj z Wami tę Ewangelię trochę przemedytować. Pozwólcie, zaczniemy od samego początku. Od tego, kogo Pan Jezus wybiera ze sobą i zabiera na górę Tabor i wobec kogo tam się przemienia. Bierze ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana. Ten wybór Pana Jezusa nie jest przypadkowy. Wybiera 3 najważniejszych w sumie apostołów. Taką elitarną trójkę. Piotra, pierwszego apostoła ze wszystkich, pierwszego papieża, Piotra, który ma być opoką Kościoła, na którym ten Kościół jest zbudowany. Wybiera Jakuba, tego, który oddał pierwsze życie za Jezusa, i Jana, jego brata, najmłodszego ze wszystkich, z 12, i tego najbardziej ulubionego przez Pana Jezusa. Przecież Jan, mamy to opisane pięknie w jego Ewangelii, spoczywał na piersi Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Jan jako jedyny wytrwał ze wszystkich apostołów w czasie zgorszenia krzyża, kiedy na Golgocie Jezus był ukrzyżowany. Razem z Maryją tam wiernie stał. Tę elitarną trójkę Jezus zabiera ze sobą na bardzo wysoką górę osobno, żeby tam pokazać im swoją chwałę zmartwychwstania. Nagle jego twarz zmienia się i staje się jasna jak słońce, odzienie białe jak światło. Mało tego, na potwierdzenie tej cudowności zjawiska obok Jezusa po jednej stronie pojawia się Mojżesz, a z drugiej Eliasz. Mojżesz jako największy prawodawca Izraela, a Eliasz jako największy z proroków Starego Testamentu. Rozmawiają z Jezusem. Piotr, Jakub i Jan są widzami tego niezwykłego wydarzenia, tej niezwykłej wizji na górze Tabor. Bardzo ważne jest też miejsce, gdzie Jezus się objawia. Objawia się osobno właśnie na górze. Na górze, która w Starym Testamencie odgrywa bardzo ważną rolę. Na górze zawsze objawiał się Bóg. Tam się objawił Bóg Mojżeszowi, tam przekazał mu 10 przykazań. Góra była miejscem jakby bliżej nieba, oddalonym od zgiełku tego świata, od tego, co niskie, przyziemne. Na górze było się bliżej Boga. Na tę górę zabiera ich Jezus, żeby po takim wewnętrznym wysiłku i zewnętrznym wysiłku, jaki musieli włożyć w to, żeby na tą górę wejść, zobaczyli chwałę Chrystusa zmartwychwstałego. Myślę, że przez tę Ewangelię i przez tę górę Tabor
Pan Jezus chce nam dzisiaj też powiedzieć, że mamy w Wielkim Poście podjąć wysiłek wchodzenia na górę, taki wysiłek wchodzenia, zmagania się ze sobą samym, żeby bardziej widzieć Jezusa, bardziej widzieć Jego chwałę, żeby być bliżej Boga i bliżej nieba, jak oni wtedy na tym taborze. Kiedy Piotr zobaczył niezwykłe widzenie, dogłębnie się przejął i powiedział: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Niektórzy mówią, znawcy Pisma Świętego, że Piotrowi te namioty przyszły do głowy dlatego, że nie tak dawno było tak zwane święto namiotów u Żydów i gdzieś ten motyw namiotu mu został i chciał zatrzymać przy sobie to, co widzi. Ale taka duchowa interpretacja mówi nam coś innego. Piotr chciał postawić 3 namioty dla Eliasza, dla Mojżesza i dla Jezusa, dlatego że taki Jezus przemieniony bardzo mu się podobał. Piotr takiego Jezusa chciał. Chciał Jezusa, który jest pełen chwały, który jest pełen majestatu, który jest pełen boskości. Piotr marzył o tym, żeby Jezus zajął bardzo ważne stanowisko w państwie. Chciał, żeby zrobił rewolucję wśród narodu. Chciał, żeby został ogłoszony królem. Piotr miał takie przyziemne ludzkie pragnienia. Podobał mu się Jezus pełen chwały. Podobał mu się Jezus, który czynił cuda. Podobał mu się Jezus, którego twarz jaśniała jak słońce i odzienie było jak światło. Tak Jezus mu się bardzo podobał i chciał go zatrzymać przy sobie. Nie chciał Jezusa z krzyżem. Właśnie myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam słabość Piotra po to, żebyśmy nie chcieli Jezusa tylko takiego jak na górze Tabor. Po to, żebyśmy chcieli Jezusa takiego, który z tej góry schodzi, który idzie do Jerozolimy, żeby tam na krzyżu umrzeć i oddać swoje życie. W chrześcijaństwie nie chodzi o sukces. Kiedyś tak pięknie papież Benedykt XVI w jednej ze swoich książek napisał, że sukces nie jest imieniem Kościoła. Nie chodzi o to, żeby odnieść sukces. Życie Jezusa nie było sukcesem. Skończył tragicznie na krzyżu. Ten sukces był ukryty przed światem. Chodzi o to, żebyśmy, kiedy idziemy za Jezusem, szli wiernie nie tylko wtedy, kiedy jest pełen chwały, ale też szli wiernie za Nim wtedy, kiedy przyjmuje krzyż, kiedy jest zelżony, wyśmiany, zabijany. O to chodzi w chrześcijaństwie. Bardzo piękna jest dalsza część tej Ewangelii, która opowiada o tym, że nagle obłok świetlany osłonił ich wszystkich, a z tego obłoku odezwał się głos. Ten obłok znowu jest bardzo nośny w pewne znaczenie. Otóż w obłoku przecież Bóg objawiał się na pustyni narodowi wybranemu, kiedy ich przez tę pustynię przeprowadzał. Ten obłok oznaczał Bożą obecność. Ten obłok jest znakiem Ojca, który się objawia i z tego obłoku słychać Jego głos. Głos, który mówi: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. To jest ten sam głos i to samo przesłanie, które słyszeliśmy kiedyś w niedzielę Chrztu Pańskiego nad Jordanem. Tam też Bóg objawiał się z otwartego nieba i mówił: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Nasze wejście na górę, to nasze wewnętrzne zmaganie się ze sobą, ten nasz cały postny wysiłek ma polegać na tym, że słuchamy Jezusa. Mamy Go słuchać zawsze i wszędzie. I kiedy jest pełen chwały, i kiedy przyjmuje krzyż, i kiedy jest zmartwychwstały. Ale kiedy umiera, uczniowie wtedy się bardzo zlękli, upadli na twarz, a On się do nich zniżył, dotknął ich, rzekł: wstańcie. Kiedy podnieśli oczy, nikogo już nie widzieli, tylko samego Jezusa. Widzieć samego Jezusa przed sobą, to jest zadanie na Wielki Post. Patrzeć na Jego krzyż i widzieć Go samego, opuszczonego, po to, żeby przy Nim być, żeby się wzruszyć w sercu, żeby stanąć bliżej, nie bać się, wejść na górę po to, żeby potem z niej zejść, iść do świata, żeby ten świat przemieniać tam od domu. Nie wolno zostawać na górze, tak jak chciał Piotr. Nie wolno bujać w obłokach. Chrześcijanin ma twardo stąpać po ziemi. Ma być człowiekiem tego świata, ale ma mieć głowę wzniesioną ku górze. Kiedy schodzili z góry, pisze ewangelista Mateusz, Jezus im przekazał jeszcze jedną rzecz. Mówi im, żeby nikomu o tym widzeniu nie opowiadali do momentu, kiedy Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Mieli zachować taką tajemnicę, taki sekret mesjański.
Natomiast stać się tajemnica ich serca. Myślę sobie, że właśnie o to chodzi, że w takiej tajemnicy dzieją się największe rzeczy. Że Pan Jezus działa tam, gdzie nikt nie widzi. Osobno, na górze, pod osłoną nocy. Nie przez przypadek dzisiaj siedzę w konfesjonale. Myślę, że Wielki Post jest takim czasem, kiedy mamy się przemieniać. A to naszą górą przemienienia jest najpierw konfesjonał. To tu mamy przyjść, poczynić ten wewnętrzny wysiłek, zrobić rachunek sumienia, chcieć się nawrócić, żałować za grzech, obiecać sobie poprawę i Panu Bogu, przyjść, klęknąć i tu się Jego łaską przemienić, spotkać się z Chrystusem przemienionym, żeby samemu przemienić swoje życie. Właśnie tu, w tej tajemnicy konfesjonału, w Jego cichości, skrytości, w tym sekrecie, mesjańskim spotkania dwóch serc. A taką drugą górą przemienienia dla nas w tym Wielkim Poście jest Eucharystia. Jest ołtarz, z którego tę Eucharystię przyjmujemy. Mamy do tej góry przychodzić, żeby się karmić Jezusem, tym przemienionym, uwielbionym, zmartwychwstałym, żeby mieć siłę do dźwigania swoich krzyży, żeby z tego taboru modlitwy, doświadczenia Boga potem schodzić w swój świat, świat swoich obowiązków, codziennej pracy, spotkań z ludźmi, znajomymi, z najbliższymi i tam być samemu przemienionym i przemieniać innych swoim świadectwem życia. Przypomina mi się taka pewna historia, jak w pewnej parafii dość starszy już ksiądz wyszedł na ambionę właśnie w tę drugą niedzielę Wielkiego Postu, przeczytał Ewangelię i zaczął mówić kazanie. To kazanie było bardzo krótkie, składało się z trzech zdań. Ku zdziwieniu swoich parafian usłyszeli tylko takie zdanie: przemieniajcie się, przemieniajcie się, przemieniajcie się. A potem zszedł z ambony. Przemieniajcie się w tym Wielkim Poście. Amen.